Czego potrzebujemy, żeby stworzyć chwytliwą opowieść? Potrzebujemy egzotyki w nieoczywistym miejscu, konfliktu zbrojeń i spisku na poziomie globalnym, ofiar na poziomie lokalnym i to wszystko dostajemy właśnie w Miedziance Filipa Springera. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Od razu się przyznam, że miałem problem z tą książką. Mamy do czynienia z reportażem z wydawnictwa Czarnego, z reportażem z prowincji i nic mi tutaj nie pasowało, bo w zasadzie nie ma ani jakiejś patologii, nie ma alkoholu, nie ma płaczu po utraconym PKS-ie i dopiero po chwili zrozumiałem, że ci główni bohaterowie to są Niemcy, którzy wiodą ciekawe, niebanalne życie na prowincji. I cały dramat właściwie zaczyna się z końcem II wojny światowej, kiedy z buta wchodzi tam historia. Nawiasem mówiąc, dziwnie się czyta o mieszkańcach Miedzianki, którzy przed wojną wsiadali w pociąg w pobliskich Janowicach, jechali do Jeleniej Góry, a z pobliskiej Jeleniej Góry mieli do wyboru trzy kierunki samolotem na Wrocław, Lipsk i Berlin. Springer tworzy swoją opowieść na zasadzie kontrastu magicznego. Z jednej strony mamy Kupferberg, prowincjonalną mieścinę, wypełnioną życiem ciekawych ludzi. Oto jeden jest podróżnikiem, botanikiem, podróżującym po całym świecie, sprowadzającym swojego tureckiego pomocnika. Drugi jest myśliwym, który w wyszukany sposób poluje na rzadkie gatunki ptaków. Jeszcze inny jest łaknącym opowieści brata jednego z podróżników. Jeszcze mamy pastorów, którzy wykorzystują swoje koneksje na przestrzeni dziejów po to, by uchronić mieszkańców Kupferbergu przed najgorszym, przed wichrami historii. Generalnie mamy takie wrażenie, że te wichry historii wieją gdzieś tam za górami, za lasami, a ci bywalcy knajpy, którzy wieczorami grają w skata, w zasadzie mogą nawet nie mieć świadomości, co się dzieje w szerokim świecie. Miedzianka czy Kupferberg to sielanka. Nagle ten sielankowy obraz, gdzie zimą można było zjechać saniami do pobliskich Janowic, tę bajkę, wchodzi z buta historia. Mieszkańcy czują dyskomfort, kiedy są w Hitlerjugend, czują wstyd z tego powodu, no ale w zasadzie nie wypadało nie być, bali się tego. Druga wojna też nie do końca rozumieją jej sens. No i wreszcie pojawia się Armia Czerwona i Rosjanie i Polacy. I Rosjanie nie są aż tak źle odmalowani, ale jak Polacy, którzy zdają się być tutaj hunwejbinami, dla których nie ma absolutnie żadnej świętości. Później we wspomnieniach górników lepiej odmalowani są Rosjanie niż Polacy, którzy byli dla siebie jak hieny. Knajpa nie jest już miejscem ciekawych, nocnych rozmów, a siedliskiem ciemnych mocy, gdzie pijatyki kończyły się bijatykami, a nieraz i tragicznym finałem. Śmierć stanowi chleb powszedni górników. Niewyedukowani ludzie z wschodniej czy z centralnej Polski mieli milczeć, więc milczeli i zbierali nadmierne dawki promieniowania. Wreszcie opowieść dobiega końca, a końca dobiega miasteczko. I w zasadzie nie da się, czytając tej opowieści, nie powiedzieć: ale byliśmy wandalami, zdewastowaliśmy, to powiedziałaby lewica, czy zdewastowali komuniści, to powiedziałaby prawica, malownicze miasteczko. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów tej opowieści, które moim zdaniem nie dość zostały podkreślone w interpretacjach, z którymi ja się spotkałem. Ciekawy jest bardzo fragment tyczący ratowania i przenosin mieszkańców Miedzianki do nowo powstałej dzielnicy Jeleniej Góry Zabobrza. Ciekawej, energicznej kobiecie, zafascynowanej klimatem Miedzianki, przyszło pełnić rolę grabarza tejże miejscowości. Na jej zamówienie powstała ekspertyza Instytutu z Katowic, który stwierdził, że nieopłacalne jest ratowanie Miedzianki. Miedzianka właściwie sama zapadnie się pod własnym ciężarem. Po latach byli już mieszkańcy Miedzianki pałają wręcz nienawiścią do kobiety, którą obwiniają o celowe wykończenie miasteczka. To miasteczko w zasadzie mogłoby ich zdaniem istnieć. Tu by się dało trochę szpachli, tutaj trochę gipsu i byłaby gitara. Jest to świetny fragment pokazujący, obrazujący sposób działania psychiki ludzkiej. Miedzianka pisana jest bardzo subiektywnie.
Do czego autor oczywiście ma prawo, ale my również mamy prawo wytykać niektóre skrzywienia perspektywy. Z jednej strony Kupferberg, jak już wspominałem, mamy Bildungsroman, opowieści na podstawie byłych mieszkańców Kupferbergu, leciwych już ludzi, którzy idealizują obraz swojego dzieciństwa. Ten ich utracony heimat oderwał się od rzeczywistości przez te lata rozłąki i mamy sielankowy obraz dojrzewania, wrastania w kulturę, w harmonii z naturą. Przechodzimy w czasy powojenne i mamy totalną zmianę perspektywy. W zasadzie głównym wątkiem opowieści stają się trzy punkty. Wszędobylska ciężka praca, niedostatki organizacyjne czy pałętające się i bezkarne UB. W zasadzie jest to świat postapokaliptyczny, gdzie do samotnej kobiety nocą dobijają się mężczyźni czy UB. Ktoś wywozi samotnego mężczyznę do lasu. Innym razem mamy bijatyki w knajpie ze smutnym końcem. Ktoś pobity czołga się całą noc do domu po to tylko, by umrzeć. Świat to jest istny horror. W powojennej części książki nie poznajemy życia wewnętrznego bohaterów. Nie znamy pasji dzieciaków, no chyba że akurat dewastowały ewangelicki kościół, w którym nawet katolicki ksiądz zamawiał wyrwanie konkretnych ozdób. Obraz, który się tutaj nasuwa, to jest oczywiście dewastacja Rzymu przez Wandali po jego zdobyciu. I ja bym tutaj jednak nie obwiniał Springera o subiektywne dobranie materiału. Tutaj winą obarczałbym raczej jego rozmówców, którzy wykarczowali swoją pamięć dotyczącą tego okresu i zostawili nam ten jednak beznadziejny twór. Te dwie społeczności opisywane są w bardzo tendencyjny sposób i zestawienie musi powodować kontrast na niekorzyść czasów powojennych, a moim zdaniem jest to zestawienie bardzo nieprawdziwe i krzywdzące. My nawet podam jeszcze kolejny przykład. Nie wiemy, ci górnicy bardzo dobrze zarabiali, ale my nie wiemy nawet na co oni wydawali te pieniądze, poza tym, że było ostre palenie wody. Miedzianka zestawia nam dwie grupy ludzi. Z jednej strony mamy od pokoleń żyjącą społeczność w danej miejscowości, w dobrze w niej usadowioną, a z drugiej strony mamy przypadkową zbieraninę niewykształconych ludzi, którzy nie mieli nawet czasu ani możliwości na to, by stworzyć jakąkolwiek społeczność. Dla mnie Miedzianka i jej zniknięcie jest symbolem zniknięcia znacznej części zbiorowej tożsamości Polaków tyczącej się lat powojennych, pozytywnej tożsamości Polaków. Jak wiemy, w każdym czasie ludzie cieszyli się, kochali, mieli swoje pasje, a czytając tę czy inną opowieść o czasie powojennym, niestety nie dowiemy się o tym niczego. A jak wiemy, nawet w getcie ludzie się kochali i imprezowali. Oczywiście jest jeszcze wątek kopalni uranu, oczywiście powiązany z wyścigiem zbrojeń, który to wątek nadaje Miedziance sznyt niejako sensacyjny. Miedzianka jawi nam się tutaj jako natura zgwałcona przez azjatyckie hordy, zapadająca się pod tym brzemieniem i pochłaniająca swoje tajemnice, które już pewnie nigdy nie odszyfrujemy. Co ty myślisz o tej książce? Podziel się swoimi uwagami w komentarzach. Daj łapkę w górę, jeśli podobał ci się ten odcinek. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić przyszłych recenzji. I dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam cię do obejrzenia kolejnych. Cześć!